Już miałem 29 lat. Finansowo byłem zabezpieczony bardzo słabo, a w Górniku, a Górnik to w ogóle była firma taka, że każdy by chciał zagrać. Mnie na przykład te wszyscy chłopcy, co ja odchodzili, to zazdrościli, że idę do Górnika, bo no, to mogłem nawet tyle samo zarabiać, czy trochę tylko więcej, a okazało się, że 3 razy więcej zacząłem zarabiać. No i ta magia Górnika to jest coś niesamowitego, nie? To jest tam każdy by chciał zagrać. Jeżeli się weszło na te szatnie, na wszystko, gdzie grał Lubański, gdzie grało Ślizło, gdzie Ślizło był wiceprezesem, gdzie witasz się z tymi ludźmi, ale sprawy organizacyjne, jeżeli chodzi z ręcznikami, to w Hutnik to był w powijakach, nie? Tam każdy ręcznik, każdy miał na półeczce poustawiane. To była dla mnie, jak w wieku 29 lat, jak jeszcze déjà vu przeżyłem, nie? Że gram w Górniku, tam grali za Admiro Walker, bo to jeszcze mieli wysoko stali. Wtedy Tomek Wały to chodzi, pół reprezentantów było, nie? Jak był taki czas, że jak wyjeżdżali na reprezentację, to nas chyba tylko 4 zostawało, bo wtedy pan Apostel to dosyć z Górnika miał sympatii i powoływał bardzo dużo zawodników, nie? No to był taki moment, że nas chyba 4 zostało, a 7 pojechało na konsultacje, nie? Ale miło było się obracać z Henkiem Bałuszyńskim, ze Stanikiem, jak oni grali wtedy, Koźmiński grał już w reprezentacji, bo wszyscy w Buku reprezentacja spała, grała na Zabrzu, myśmy po nich na trening chodzili, przed nimi na treningśmy wchodzili, tak się wszystkich się znało, to była dla mnie wielka radość. Tego bym w Hutniku na pewno nie przeżył. Miło jest sobie w niedzielę nieraz włączyć telefon i tam wspominają, że z Legią był mecz 32 lata temu i Kraczkiewicz tam kogoś przekiwał, tego Bereta słynnego, no Jóźwiaka, no to akurat miałem z nim scysje niesamowite, bo on nie lubił takich małych kurduplic, co go kręcą, to wtedy nie było czerwonych kartek za 2 żółte, to wtedy człowiek naprawdę miał sińce, kolana pobijane, wszystko. Inny był przepis, że z tyłu wejście to fruwało się i nic z tego nie było. Sędzia, żeby czerwono dał, to cała liga się, oj, czerwono dał, to wszyscy się zainteresowali. Teraz tych czerwonych jest normalne.